Nepal. Ubóstwo w tym kraju jest na poziomie trudnym do wyobrażenia dla przeciętnego mieszkańca Europy czy Ameryki. Ciągle wybrzmiewają jeszcze echa dziesięcioletniej wojny domowej, która pochłonęła ponad 16 tysięcy istnień ludzkich, z czego prawie połowa to cywile. Ale rozbity wojną kraj dochodzi do siebie. Bieda, brak doświadczenia i odpowiedniej wiedzy ciągle nie pozwala jednak na sprawny rozwój wielu dziedzin, w tym edukacji. Bez niej z kolei nie ma szans na szybszy rozwój gospodarki opartej głównie na turystyce czy rolnictwie. Ofiarami tej sytuacji są dzieci. W większości kraju nie ma wystarczającej liczby szkół. Te, które są, nie mają żadnego zaplecza. Jeszcze gorzej niż w stolicy kraju Katmandu jest w górskich wioskach. Do odległych rejonów nie docierają nauczyciele. To dlatego, że podróż po kraju jest trudna i zajmuje sporo czasu. Kolej praktycznie nie istnieje, a przejechanie kilkudziesięciu kilometrów autobusem zajmuje niemal cały dzień. Przeprawa przez góry możliwa jest tylko na piechotę. Tylko tak można też dotrzeć z cywilizacji do wiosek w dolinach i na himalajskich zboczach. Dlatego potrzebowaliśmy aż 3 dni, żeby dostać się do jednej z takich osad. Większość jej mieszkańców nie potrafi ani pisać, ani czytać. Mamy zebranie starszyzny wioski w Tipling, która jakby prosi i składa petycję o wybudowanie szkoły. Animator społeczny pisze właśnie tą petycję i później mieszkańcy przyłożą kciuk, jakby że zgadzają się z tym pomysłem i popierają całą ideę. Ania Lichota, podróżniczka, himalaistka i trzecia Polka, która zdobyła koronę ziemi, swoje wyprawy wiąże z charytatywnym zbieraniem pieniędzy na budowę szkół w Nepalu. Tych, w których dzieci mogą zdobywać podstawową wiedzę czy uczyć się niezbędnego wręcz języka angielskiego, jest niewiele. O solidną edukację poza stolicą kraju Katmandu niezwykle trudno. Nasza wioska i cały ten region są bardzo biedne. Chcemy rozwinąć tutaj turystykę, żeby móc finansować szkołę. Rząd nie daje nam wystarczającej liczby nauczycieli, więc wybieramy tych spośród nas, którzy mogą uczyć jako wolontariusze. Dlatego też potrzebujemy waszej pomocy. Jak widzicie, ta szkoła nie wygląda najlepiej. Mamy tylko jedną tablicę, nie ma tutaj okien ani drzwi. Potrzebujemy więcej klas. Potrzebujemy też jakieś biuro. Czasami jest tak, że nauczyciele zatrudniani przez rząd w ogóle nie przychodzą do szkoły. Wtedy ja muszę zająć się wszystkimi przedmiotami. Trochę angielskim, nepalskim, matematyką czy naukami przyrodniczymi. W najgorszej sytuacji są dzieci z górskich wiosek. Rządowy program przewiduje poprawę sytuacji w perspektywie 15 lat. Tyle, że tak naprawdę jeszcze nie ruszył. A 15-letnia dziura w edukacji młodych ludzi to kolejne pokolenie, dla którego nic się nie zmienia. Bez pomocy z zewnątrz najmłodszych czeka taki sam los, ciężka praca i życie w biedzie, jakie wiodą ich rodzice. Szkoła pokoju w wiosce Arupokari w dystrykcie Gorka jest pierwszą na mapie, gdzie swój odcisk zostawili Polacy. Nosi imię Wandy Rutkiewicz i Jerzego Kukuczki, polskich himalajstów, którzy zginęli w Nepalu. Większość pieniędzy na jej budowę zebrała właśnie Ania Lichota. Jest to taki pomnik, jest to mój ukłon i takie podziękowanie im za może nawet inspirację, aby zmagać się z różnymi wyzwaniami w życiu. Szkołę zbudowała nepalska fundacja Saraswati. To jedyna taka placówka w regionie. Nie dziwi więc radość mieszkańców, samych dzieci i tak huczna inauguracja. W Nepalu, szczególnie w takich regionach jak nasz, obowiązują ścisłe podziały kastowe. W szkole chcemy przełamywać te bariery. Dlatego jedną z rzeczy, którą zrobiliśmy, to nie będziemy używać nazwisk, po których łatwo zidentyfikować pochodzenie. Będziemy za to używali imion i nazwy klasy.
To pozwoli dzieciom zapomnieć, kto jest z jakiej kasty, bardziej się zintegrować, kompletnie zapominając o stereotypach, które mamy w naszych wioskach i społeczeństwie. My name is John Catalano. I'm here to teach with the school. The students are the base of the classroom. Nazywam się John Catalano. Jestem tu nauczycielem. Opracowaliśmy własny program. Uczymy tu dzieci od podstaw. Pracujemy z nimi indywidualnie. To pozwala na osiągnięcie lepszych efektów niż klasyczna metoda, jak stanie przed tablicą i przekazywanie informacji, które dzieci muszą zapamiętać. Mamy zajęcia z nepalskiego, z lokalnymi nauczycielami. Mamy kilka bardziej standardowych przedmiotów, jak nauki przyrodnicze, kulturę, sztukę czy historię. Ale mamy też dużo zajęć grupowych, realizujemy różne plany. Uczymy ich wzajemnej tolerancji, przyjaźni, jak mają wspólnie żyć bez konfliktów czy radzić sobie w trudnych sytuacjach. Szkoła pokoju w Arupokary jest dobrze wyposażona z biblioteką, salą komputerową i nowatorskim programem nauczania. W sumie ma się w niej uczyć około 400 dzieci. Na początek przyjęto ponad 250 uczniów. Najmłodsi mają po 4 lata, najstarsi 12. Niektóre z tych już przyjętych mieszkają po 3 dni drogi od szkoły. Będą mieszkały u miejscowych rodzin, tak jak w internacie. Rodzice płacą za szkołę takie czesne, na jakie ich stać. A jeśli nie mają pieniędzy, Fundacja Saraswati daje im stypendia. Tak samo ja, jak inni rodzice, wiemy, że nasze dzieci potrzebują nauki. I tu nie chodzi tylko o pisanie czy czytanie, ale także na przykład o język angielski. Ta szkoła stwarza mojej córce możliwości, jakich nie ma nigdzie indziej. Bez wykształcenia nie ma szans na dobrą pracę. Nie ma też szans na inne życie, lepsze od tego, jakie ma teraz. W naszej okolicy jest kilka rządowych szkół, ale one są w złym stanie. My mamy nowy program nauczania, najlepszy program w tym kraju. Mamy wyszkolonych nauczycieli stąd, ze Stanów Zjednoczonych i z innych stron świata. Myślę, że ta szkoła będzie inna. Będzie rozwijać w dzieciach samodzielność i zaradność. Tutaj dzieci nie mają szans na edukację, ponieważ rząd jest niedofinansowany. Dwa, docieranie do bardzo takich odległych miejscowości w górach jest trudne. Mamy oszacowany budżet na potrzeby tej doliny i on wynosi 250 tysięcy dolarów. Tyle potrzeba na wybudowanie około 13 szkół. Pomysłodawcą idei tej szkoły jest Subhash Gimiri. Jako dziecko ofiara wojny domowej, któremu jednak się poszczęściło. Dzięki własnej determinacji przebił się przez narodowy system edukacji i wyjechał na studia za granicę. Dzięki temu mogłem poszerzyć horyzonty, rozwinęły się przede mną możliwości. Nauczyłem się wielu rzeczy i właśnie to chcemy zapewnić naszym dzieciom. W przyszłości 10 takich uczniów jak ja może odmienić to miasto. Good. Perfect. Nice job. Yes, sir. Good. Yes, sir.